Cześć, witam Was w kolejnym odcinku analizy projektowej kryptowaluty, w którym to zajmiemy się projektem Reserve Rights. Także serdecznie zapraszam Was do wysłuchania i do obejrzenia tego odcinka. Projekt Reserve Rights, może będę w skrócie nazywał po prostu Reserve, którego celem jest tak naprawdę być stabilnym, zdecentralizowanym środkiem płatniczym. Ma on działać zgodnie z zasadą funkcjonowania zdecentralizowanych stablecoinów. Oczywiście sposób realizacji projektu jest podzielony na kilka etapów. Tutaj pod względem technologicznym może krótko też parę słów na ten temat powiem. Jeśli chodzi o to, co dzieje się w tym projekcie, to spójrzmy na portal CoinPaprika. Tutaj niestety w zakładce Code Progress nie mamy żadnych informacji, pewnie jakiś błąd skryptu generującego wykres ma tutaj miejsce. Przejdźmy więc może od razu do portalu GitHub, do głównej strony organizacji. Widzimy tutaj w sumie 17 repozytoriów i tak naprawdę tych pierwszych 4 jest istotne z punktu widzenia tego, jak ten projekt ma funkcjonować i do śledzenia prac właśnie w zakresie prowadzonych przez zespół. Tutaj nie widać w ciągu ostatniego miesiąca jakiejś dużej aktywności na pierwszy rzut oka, dlatego warto może byłoby, aby skonfrontować to na początku z roadmapem, także podejdziemy w tym odcinku trochę inaczej do tego, co dzieje się w tym projekcie. Jeśli chodzi o roadmap, to znajduje się on na głównej stronie tego projektu. Pierwsze, co tutaj możemy zobaczyć, to w drugim kwartale 2019 roku powinna zostać wytworzona mobilna aplikacja. Niestety nie znalazłem linku do tej aplikacji tutaj na stronie tego projektu. Szukałem też w App Store, nie udało mi się jej odnaleźć. Nie ma też natomiast żadnego kodu źródłowego związanego właśnie z implementowaniem mobilnej aplikacji dla tego projektu. Także tak naprawdę to, co tutaj jest już potwierdzone, można by powiedzieć, jest ciężkie do zweryfikowania. Nie wiem, może ta mobilna aplikacja jest do pobrania jedynie dla wybranych krajów czy wybranych rejonów właśnie i z tego względu ja, korzystając właśnie z App Store'a, nie jestem w stanie tego znaleźć. Niemniej jednak myślę, że dobrym pomysłem byłoby umieszczenie chociażby jakichś linków do tych aplikacji właśnie na stronie głównej projektu. No niestety nie ma tego. Oczywiście wspomnę to jeszcze raz, że dobrą praktyką byłoby również otworzenie kodu źródłowego tych mobilnych aplikacji, z tego względu, że jeśli to mają być portfele, no to warto by, aby ktoś po prostu z zewnątrz dokonał jakiegoś audytu i przejrzał, czy tak naprawdę te klucze prywatne są tam prawidłowo przechowywane i czy właściciele projektu nie mają do nich dostępu właśnie w oparciu o mobilną aplikację. Także niestety tutaj, jeśli chodzi o ten punkt związany z mobilną aplikacją, no jest to nie do zweryfikowania i sam osobiście nie jestem w stanie tego potwierdzić. Wejście na Huobi Prime to sprawa nietechnologiczna, także w tym odcinku świadomie pomijam tego typu rzeczy. Mamy kolejną informację, drugi kwartał 2019 roku, czyli implementacja właśnie jednego z tokenów funkcjonujących w ramach platformy Reserve, czyli Reserve Dollar. I tutaj domyślam się, że chodzi o to repozytorium, to jest właśnie RSD, czyli stabilny coin. I tak naprawdę co tutaj możemy zobaczyć, to jeśli mamy informację, że taka funkcjonalność została zrealizowana, to ja oczekiwałbym od projektu, aby właśnie w zakładce release była już wydana wersja. Tutaj nie mamy czegoś takiego, mamy natomiast tylko otagowaną wersję gotową tak naprawdę na ten moment do publikacji, jednak takiej wersji typowej release nie uświadczymy w repozytorium projektu
RSD, właśnie, czyli tego stablecoina. Mamy informację, że ten tag pojawił się 4 marca. No, niestety nie da się w żaden sposób tego tutaj też zweryfikować, ponieważ jawnej wersji release na portalu GitHub nie opublikowano i nie widzę jej nigdzie do pobrania i choćby do przetestowania. Jeśli chodzi o repozytorium tego projektu, to widać tutaj po statystykach GitHuba, jest one dość słabe. Prowadzenie issue również nie wygląda zbyt dobrze. Mamy 5 otwartych, 6 zamkniętych. Projekt prowadzony jest od dość niedawna tak naprawdę. Niemniej jednak dosyć słabe zaangażowanie tutaj zespołu deweloperskiego rzuca się w oczy w rozwiązanie tych konkretnych issue. No, czytelność ich również utrudnia brak tagowania, czyli używania tych labelów, które ewidentnie poprawiają czytelność takiego projektu. Pull requesty również były to jakieś 8 zamknięte. Nie ma też żadnej informacji odnośnie bezpieczeństwa. Ciężko tutaj uświadczyć jakąkolwiek aktywność programistów w przeciągu ostatniego miesiąca. Tutaj w tego typu projektach również warto zwrócić uwagę na to, jak zespół jest zaangażowany, jak rozłożone są prace zespołu na poszczególne części projektu. Tu widzimy, że projekt ten został umieszczony na GitHubie 24 lutego 2019 roku. Jeśli chodzi o osoby, które miały tutaj czynny udział w implementacji funkcjonalności, to są jedynie 4 osoby, także to też tak naprawdę dosyć niedużo jak na tego typu projekt. Idąc dalej, mamy informację, że w trzecim kwartale 2019 roku mamy uruchomioną tą mobilną aplikację i oczywiście ten drugi z tokenów składających się na platformę Reserve, czyli RSV. Tutaj również mamy repozytorium tego projektu już w wersji 2, w wersji drugiej. I podobnie nie mamy tutaj żadnej wersji release. Tutaj nawet nie mamy żadnej z wersji otagowanych, przeznaczonych do wydania. Także również ciężko to zweryfikować. Ciężko też tutaj powiedzieć o tym, jak to tak naprawdę funkcjonuje. No, na chwilę obecną jest to po prostu działający token na Ethereum. Jest to token w standardzie ERC20. Jednak te prace, które zostały włożone właśnie w sam projekt, już będący niezależną częścią od Ethereum, a ciężkie są do zweryfikowania. I tutaj ponownie również mamy jedynie 3 osoby. Ich aktywność właśnie miała raczej miejsce w dość konkretnie sprecyzowanym czasie w roku 2019. Także tutaj również tak naprawdę nie widać większej aktywności, nie ma co tak naprawdę oceniać i komentować, jedynie można powiedzieć, że prace idą tutaj bardzo wolno i projekt nie jest zbyt dobrze prowadzony. Jeśli chodzi o roadmap, to na tę chwilę to już wszystko. Następne kamienie milowe w roadmapie są już oznaczone gwiazdką, czyli tak naprawdę ta data jest taką luźną estymacją, jeśli chodzi o to wydarzenie i jego realizację w przyszłości. Z ciekawych rzeczy, które tutaj w tym projekcie należy rozważyć, to te właśnie 3 wspomniane tokeny. Token RSV, czyli ten stabilny, ten stablecoin, który właśnie ma być środkiem płatniczym. Reserve Rights Token RSR, czyli tak naprawdę token, którego zdaniem będzie dbanie właśnie o stabilność tokenu RSV poprzez odpowiednie operacje wykonywane poprzez smart kontrakty. No i grupa tak zwanych collateral token, które mają być minimum pokryciem minimum 100% wartości tokenu właśnie RSR w postaci zasobów właśnie w świecie realnym, czyli takich rzeczy jak jakieś tam własności, nieruchomości i tego typu rzeczy. Także tak naprawdę na dzień dzisiejszy to jest dosyć mocna pieśń przyszłości z tego względu, że
Tego typu rzeczy wymagają bardzo solidnego uwarunkowania prawnego, aby tego typu właśnie tokeny mogły pełnić rolę właśnie zabezpieczenia wszelkiego rodzaju, powiedzmy chociażby nieruchomości, kwestie zarządzania tych tokenów. Także tak naprawdę to jest jeszcze w żaden sposób i chyba nigdzie jeszcze nie uregulowane. Natomiast ten projekt w dużej mierze na tym bazuje. Ten projekt oczywiście warto byłoby omówić w kwestii Decentralized Finance, także myślę, że w tym kontekście za jakiś czas postaram się omówić ten projekt. Pod względem technologicznym myślę, że wyczerpałem temat tak naprawdę. Warto również zapoznać się tutaj z artykułami, które są na blogu tego projektu, a zwłaszcza z porównaniem projektu Reserve Rights do głównego konkurenta, czyli do projektu MakerDAO i tam z prawdziwie zdecentralizowanego tokenu DAI. Projekt ten również funkcjonuje na platformie Ethereum. No, tego typu projekty zdecydowanie będą teraz nabierać, myślę, popularności, zwłaszcza projekty funkcjonujące właśnie zgodnie z nurtem Decentralized Finance. Także jeśli chodzi o tę część taką typowo projektową, technologiczną w ujęciu projektu Reserve Rights, to wszystko. Krótko podsumowując, nie za bardzo widać tutaj jakikolwiek zaangażowanie duże ze strony zespołu. Zespół deweloperski jest mały. Ciężko zweryfikować efekty pracy tego zespołu, biorąc pod uwagę to, co jest dostępne obecnie na GitHubie z roadmapem. Jeśli chodzi o samą ideę stablecoina, właśnie wspieranego collateral tokenami, czyli będącymi zabezpieczeniem w postaci dóbr materialnych w świecie rzeczywistym, to również kwestia prawna tutaj wymaga jeszcze dużego dopracowania. Także na ten moment to już wszystko. Dziękuję Wam za poświęcony czas. Zapraszam do zadawania pytań w komentarzach. Z mojej strony to już wszystko. Cześć.